przeganiamy COVID. Jakieś 3 miesiące temu się zaczęła ta afera. Przyszedł COVID i zaorał, zaczynamy znów od zera. Złote rady dla artystów, zmieńcie pracę, weźcie kredyt. Przecież w dobie epidemii na kulturze już nam nie zależy. Nie ma w moim sercu miejsca na niewolę, ale czuję, że ktoś obcy przejmuje kontrolę. Kiedyś mogłam, teraz muszę, mamy COVID, przyjdą susze. Z telewizji oraz radia nam nadaje propaganda. Urodziłam się artystką, czy dlatego mam poczucie, że to co się tu wyprawia, to już tylko zwykłe szczucie na bliźniego, na rodaka, na wszystkich innych. Co się nie dali złapać na te uprzejmości, na wyraz troski i dzielenie Polski na lepszych i gorszych. Demokracja czy monarchia, hipokryzja, anomalia, kto jest paziem, a kto królem, kto decyduje w ogóle, co możemy, co musimy, co my tu dziś robimy, kto zarobi, może forsę polskie podzieli na lepszych i gorszych. Nasz Hot 16 Challenge 2. Zespół Katie's w odpowiedzi na nominację od Trahits. Zachęcamy do udziału w zbiórce. Link znajduje się w opisie. I nominujemy Wejra Gabrielczyk, Adam Słowczewski, Bartek Bożyszkowski, Łukasz Juśko, Konrad Pawłowski. Rzucamy wam rękawice. Jeszcze